Marta Grabatowska, witam. Rozpoczynamy wydarzenia. Kościerzyna uczciła 60-lecie krwiodawstwa w Polsce uroczystą galą pod hasłem „Dziękuję za uratowanie mi życia”. Osoby zasłużone dla krwiodawstwa zostały nagrodzone odznakami i medalami. 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. To okazja do uhonorowania tych, dzięki którym możliwe jest leczenie osób chorych i potrzebujących leku, którego nie da się w żaden sposób wyprodukować. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że jej oddanie jest bezcenne. Moim zdaniem po prostu nikt nie może być tak do końca spełniony, jeżeli nie może pomóc drugiemu człowiekowi. Ci ludzie pomagają, dając to, co najważniejsze, to znaczy kawałek siebie, swoją krew, czasem szpik kostny. To są naprawdę cudowni, wspaniali ludzie, którzy naprawdę tylko z serca, bez żadnej gratyfikacji coś dają drugiemu człowiekowi od siebie. A na Pomorzu i Kaszubach takich osób jest bardzo wiele. Świadczy o tym chociażby liczba odznaczonych podczas kościerskiej uroczystości. 12 osobom nadano odznakę „Zasłużony honorowy dawca krwi”. Wręczono też 17 medali „Zasłużony dla krwiodawstwa w Kościerzynie”. Aż do 53 osób trafiły najwyższe rangą odznaczenia – medale „Honorowy dawca krwi”, „Zasłużony dla zdrowia narodu”. To odznaczenie ministerialne, które otrzymać może zasłużony honorowy dawca krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Ja tu gratuluję wszystkim osobom, które przez te 60 lat działały na rzecz krwiodawstwa w powiecie kościerskim, w mieście Kościerzyna. To bardzo szczytny cel, krew to dar życia, więc tym wszystkim osobom, honorowym krwiodawcom należą się wyrazy podziękowania i pełne gratulacje. Listy wszystkich nagrodzonych znajdą Państwo w naszym serwisie kościerzyna24.info. I choć aktywnych dawców jest w naszym województwie wielu, to wciąż potrzeba krwi. Przynajmniej w okresach letnich zawsze. W tej chwili już jest brak krwi i przede wszystkim brakuje tych krwi grup minusowych. W szczególności AB minus to jest najrzadsza krew i w tej chwili są prawie zerowe zapasy. Stany magazynowe grup krwi w poszczególnych centrach krwiodawstwa można na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej krew.info. Dawcą może zostać zdrowa osoba pełnoletnia, która waży więcej niż 50 kg i nie przekroczyła 60 roku życia. To trzeba podkreślić, że młodzież jest bardzo chętna do oddawania krwi, tylko że później z czasem warunki są takie, że nie zawsze mogą oddawać krew. Rejestracja dawców krwi w kościerskim oddziale terenowym, który działa przy szpitalu, odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 12.45, ale mając na uwadze umożliwienie oddawania krwi osobom pracującym, wyznaczone zostały pracujące soboty w godzinach 7.15 i 11.30. Najbliższa będzie miała miejsce 23 czerwca. 90 lat temu powstał ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Garczynie. Teraz to Powiatowe Centrum Młodzieży, które z okazji swojego jubileuszu oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowało piknik edukacyjno-patriotyczny „Bezpieczni dla Polski”. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym apelem według scenariusza obejmującego tradycję obozów w Garczynie oraz ceremoniału wojskowego. W pikniku uczestniczyła przebywająca na obozie wojskowym młodzież klas mundurowych z Malborka, klasa o profilu policyjnym 4 LO w kościerskim ekonomiku, młodzież szkolna z miasta i powiatu oraz zaproszeni goście. Asystę honorową pełnili marynarze 3 flotylli okrętów z Gdyni. Dyrektor PCM Marek Wołoszyk wyróżnił odznaczeniami przyjaciół Garczyna. Pamiątkowy medal okolicznościowy z okazji 90-lecia otrzymali wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz Piotr Kwidziński. Przypomniano też historię obozów w Garczynie, która pod wieloma względami zatoczyła koło. Te pierwsze obozy w Garczynie to było przysposobienie wojskowe kobiet i tu były tylko do wybuchu II wojny światowej szkolone wyłącznie dziewczęta. To taka ciekawostka, że jak się spojrzy dzisiaj na umundurowane klasy z Malborka, które są tutaj u nas na obozie, bo te obozy mundurowe to nie tylko Malbork, to również Żukowo, to Ostróda, to Białystok, to Elbląg, Gdynia. No przyjeżdżają coraz częściej do nas, bo warunki ku takiemu szkoleniu mamy świetne. To w tych szeregach mundurowych, powiedziałbym, bez ryzyka chyba jest większość dziewcząt. W ciągu ostatnich kilku lat w Garczynie sporo się zmieniło. Przeprowadzono tu remonty i inwestycje na łączną kwotę około 10 milionów złotych, z czego ponad 60
60% to środki unijne. Mogę z pamięci podać przystań żeglarską, kąpielisko, Centrum Informacji Turystycznej, Orlik, w tym roku stołówka wraz z wyposażeniem części jadalnej. To inwestycje, które na tych 15 hektarach z jednej strony nikną, ale z drugiej strony bardzo potrzebne. Staramy się co roku inwestować w Powiatowe Centrum Młodzieży, aby baza zarówno noclegowa, socjalna, sportowa, patriotyczna i obronna była na dobrym poziomie, bo można powiedzieć, że w województwie pomorskim jest to jedyny taki ośrodek młodzieżowy, który się jeszcze ostał i staramy się tutaj, aby ten poziom był odpowiedni. Powiat chce teraz aplikować o środki na przebudowę i rozbudowę strzelnicy, która jest własnością Garczyna. W planach jest również rozbudowa hotelowca. Niedawno Kościerzyną odwiedziła wizytacja z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej. Zapadła decyzja, że do końca lipca będzie podpisany akt notarialny i obiekt zostanie sprzedany na rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej. Wiem, że do 2022 bądź 2024 chcą wybudować obiekty nowe, część magazynową przebudować. Wstępna koncepcja to opiewa na kwotę około 40 milionów złotych. W tym scenariuszu Garczyn ma pełnić istotną rolę miejsca poligonowego dla terytorialsów. Na pikniku nie zabrakło stoiska Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojskowej Komendy Uzupełnień, gdzie można było dowiedzieć się, jak zostać częścią WOT. Łącznie w Garczynie pojawiło się około 600 osób. Obecny na uroczystym apelu senator Waldemar Bąkowski nie był jednak zadowolony z frekwencji uczniów kościerskich szkół. Tej młodzieży kilkukrotnie więcej powinno być z powiatu kościerskiego, bo przecież każda szkoła, praktycznie każda szkoła ma co najmniej jeden, a może i dwa autobusy. I gdyby z każdej szkoły przyjechał chociaż jeden autobus młodzieży, to by było widać tutaj potęgę. A tutaj młodzieży no jest z przykrością, no ale to jest fakt. No jest ilość szczątkowa, więc rzeczywiście do 11 listopada jeszcze trochę zostało. Może właśnie tak jak powiedziałem, że jednak wójtowie gmin powinni jakieś rozmowy przeprowadzić z dyrektorami, a dyrektorzy potem z kolei z nauczycielami, szczególnie od historii, że może by jakoś ich zobowiązać, się zmobilizować, żeby jednak się bardziej zalić tą młodzieżą. Nauczycieli wziął w obronę Dariusz Męczykowski, podkreślając, że patriotyzmem nie powinno obnosić się na pokaz. Ten zgrzyt nie przeszkodził w dalszym przebiegu imprezy. Odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Begama, pokazy tresury psów policyjnych, działania płetwonurków i straży pożarnej. Po południu PCM Garczyn zapewnił dostęp wraz z obsługą instruktorską do swoich obiektów, przystani wodnej, boiska Orlik, sprawnościowego toru przeszkód, ścianki wspinaczkowej i strzelnicy sportowej. Seniorzy z powiatu kościerskiego i Wielkopolski spotkali się w Wielkim Klinczu na 11. Spartakiadzie Seniorów o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna. Do rywalizacji stanęło 7 drużyn. O miano najlepszych walczyły reprezentacje seniorów z Nowego Barkoczyna, Karsina, Miasta Kościerzyna, Kłobuczyna, Skorzewa, Wielkiego Klincza i zaprzyjaźnionych Pniew z Wielkopolski. Jak zauważył prowadzący imprezę Grzegorz Daszkowski, powiatowa spartakiada seniorów przekształciła się więc w imprezę krajową. Łącznie to około 140 uczestników. A konkurencje są bardzo wymagające. Na przykład są kręgle, są rzuty właśnie na odległość piłką palantową, są rzuty do kosza, poza tym slalom, piłeczką, unihokej, strzały do bramki, a także tor przeszkód bardzo wymagający umiejętności, przede wszystkim koordynacji i szybkości, a także marsz z przedmiotem na głowie. A więc właściwie ze wszystkich dziedzin mamy tutaj konkurencję dla każdego. Poza tym dla osób, które nie mogły startować w konkurencjach sportowych, odbył się turniej warcabów oraz układania puzli. Również wójt Grzegorz Piechowski miał okazję wykazać się celnością w łowieniu ryb na wędkę. Myślę, że ta aktywność seniorów powinna nas wszystkich cieszyć, bo z jednej strony
ciągle pokazują, że potrafią się organizować, że potrafią wspólnie spędzać czas i to, co zawsze podkreślam, są też dobrym przykładem dla ludzi, którzy później się urodzili, czy dla wszystkich młodych. A z drugiej strony no, to, co należy podkreślić, to ciągłe zaangażowanie grupy osób, tu szczególnie z Wielkiego Klincza, z Koła Emerytów z Wielkiego Klincza, z panią przewodniczącą Elżbietą Brzezińską, która przygotowuje tą stronę organizacyjną Spartakiady, co jest bardzo istotne i bardzo ważne. Najlepsze drużyny zostały nagrodzone pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi, a zwyciężył Wielki Klincz, druga była Kościerzyna, trzeci Nowy Barkoczyn. Na kolejnych miejscach znaleźli się reprezentanci Karsina, Pniew, Kłobuczyna i Skorzewa. 16 czerwca w Lubianie odbył się turniej piłki nożnej Lubiana Cup 2018. W rozgrywkach rywalizowało 13 zespołów w roczniku 2010-11 oraz 10 drużyn z rocznika 2007-2008. 23 zespoły z całego województwa, ponad 260 zawodników, 82 mecze, 300 bramek. Tak w wielkim skrócie można podsumować turniej piłki nożnej Lubiana Cup 2018, relacjonuje Krzysztof Recław, prezes LKS Ceramik Lubiana, organizator turnieju. Mecze odbywały się na stadionie oraz dwóch boiskach Orlik. Mamy takie otwarcie tego boiska naszego nowego i postanowiliśmy zorganizować na nim właśnie turniej, żeby pokazać tutaj mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym Lubianę, że w Lubianie też jest bardzo dużo boisk sportowych. No właśnie, to jest taka właściwie miejscowość, gdzie grać, prawda? Tutaj jest dużo miejsca do grania. Zgadza się. Nasze dzieci mają bardzo dobre możliwości, żeby tutaj grać i korzystamy z tego. Zarówno robimy treningi jak na Orlikach, jak i na boisku. W początkowej fazie turnieju drużyny z rocznika 2010-11 zostały rozlosowane w trzy grupy. W grupie A pierwsze miejsce zajęła ekipa KSK Szubia Kościerzyna, w grupie B Wieżyca Stara Kiszewa, natomiast w grupie trzeciej Football Academy Trójmiasto 1. Emocje były ogromne. Po rozegraniu przez drużyny wszystkich meczów grupowych drużyny z miejsc 1-2 awansowały do Ligi Mistrzów, natomiast drużyny z miejsc 3-4 do Ligi Europejskiej. Ostatecznie w Lidze Mistrzów zwyciężyła Wieżyca Stara Kiszewa, a w Lidze Europejskiej Ekstraklasa Gdańsk. W początkowej fazie turnieju drużyny z rocznika 2007-2008 zostały rozlosowane w dwie grupy. W grupie A pierwsze miejsce zajęła ekipa Wieżyca Stara Kiszewa, natomiast w grupie B Radunia Stężyca. Po rozegraniu przez drużyny wszystkich meczów grupowych nastąpiła faza pucharowa, a pierwsze miejsce wywalczyła Radunia Stężyca. A w tym programie to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w środę.